Franciszipa! Piąty sezon, piąty odcinek Turbofana. Z nami Sami Garcia, Hiszpania, Club de Futbol. Witaj. Witam. Powiedz, jak to się w ogóle stało, że trafiłeś do Turbofana? Ktoś cię nominował? Czy sam chciałeś sprawdzić swoje umiejętności? Ja generalnie lubię freestyle, lubię robić triki, tak? Wtedy Rafał mi pytał, że myślę, że chyba będę to robił dobrze. Mam nadzieję, że tak będzie, ale to będzie żona zabawa. Widzieliśmy tutaj jeszcze przed nagraniem próbkę twoich umiejętności z piłeczką tenisową. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Kontrola piłki, nawet tej mniejszej, jest na niesamowitym poziomie. Chciałem natomiast zapytać o ten freestyle, bo rozumiem, że kiedyś zajmowałeś się głównie tym, tak? Jaka jest tego historia? Czy w Hiszpanii, czy w Polsce? Nie, powiem historię. Okej. Chyba, nie wiem, 14 lat temu, albo 15, Ronaldinho grał w Barcelonie, była prezentacja na Camp Nou. Chodziłem z tatą i mi zajął. Tak, co można robić? Tak? Ja jeszcze byłem młody, wtedy próbowałem na treningach, w parku i wtedy coś rzuciłem się. Tak? Taki podstawowy freestyle umiem, nie jak profesjonalny, ale nieźle idzie. No jest bardzo dobrze. A czy, jak już wspomniałeś, Ronaldinho, miałeś kiedyś okazję spotkać go osobiście? Tylko jak byłem na stadion i oglądałem. Rozumiem. Tak, więc niestety jest marzenie jeszcze chyba kiedyś to będzie. Mam nadzieję, że jednak, wiem, że jeszcze on aktywnie gra chyba w futsalu. To jest siatkonowa, więc chyba. A, i siatkonowa, no tak. Może jeszcze będzie okazja, nie? Tak. No właśnie, jeżeli jesteśmy, wiesz, za czasów Barcelony, rozumiem, że jesteś kibicem klubu z Katalonii? Jestem kibicem Barcelona, pracuję też na Barca Akademii. Właśnie, wiem, że jesteś tam trenerem, wiem, że miałeś okazję, tutaj Rafał kazał mi powiedzieć. Tak. Trenować jego syna. Tak. Jego syn bardzo miło cię wspomina. Czy w ogóle praca z młodzieżą to jest coś, co chciałbyś robić jakby jako swój zawód, czy to jest teraz dorywczo? Nie, ja uwielbiam piłkę, uwielbiam trenować też, uwielbiam grać, uwielbiam, tak, ale jako profesjonalny będzie ciężko. I lubię dzieci generalnie, więc na razie jest dobrze, uczę się co jedne i próbuję być lepszy trener. Ale chciałbym być krok po kroku, iść do nastolatek, do dorosłych, ale jeszcze nie wiadomo, tak, że to jest długa, więc jeszcze nie wiem dokładnie, gdzie będę. Tak. No jasne, to życzymy, żebyś kiedyś był trenerem seniorskim. Fajnie by było reprezentacja może... Polska. Nie? Reprezentacja Polski, tak, jak wiesz, zaczynają grać. Obecnie troszkę mam problemy z trenerem, przynajmniej takim, którzy twierdzą, więc może niebawem. Chciałem się też zapytać o twój obecny zespół, Hiszpania, Club de Futbol. Tak. Chyba drugi rok z rzędu zajmujecie miejsce na podium w pierwszej lidze. No, w zeszłym sezonie wygraliście jednak, tak? Powinniście grać w Ekstraklasie, ale nie grać. Dlaczego? Nie, prawie było głosowania i nikt nie trenuje, tylko jesteśmy kolegami, którzy tylko sobota albo niedzielę idziemy na mecze. Wtedy ja wiemy, że Ekstraklasa jest bardzo, bardzo wysoki poziom, też jest bardzo agresywny gra. I my jesteśmy tutaj, żeby próbować grać jak najlepiej, żeby bawić się i próbować wygrać. Tak? Problem jest, że jak będziemy taka liga, które będą bardzo agresywne, my jesteśmy też w Hiszpanii trochę mniej, mamy temperament, który niektórzy zawodnicy będą się kłócić. Wolimy trochę niski poziom i tak nie wiadomo, jak kończymy sezon, tak? Ale dlatego, głosowania i tak było. No ja pamiętam jeszcze kiedyś miałem przyjemność grać przeciwko wam w jednej z drużyn. Powiedzmy, pokonywaliśmy was wtedy, natomiast to była zupełnie inna drużyna niż teraz. Ja widzę, że robicie ogromny progres i jakby miejsce w Ekstraklasie, myślę, że to by było fajne wyzwanie dla was. Natomiast oczywiście to jest wasza decyzja. No troszkę szkoda, bo chcielibyśmy zobaczyć naprawdę klub z Półwyspu Iberyjskiego w Ekstraklasie. Okej, jeżeli chodzi o dzisiaj, przede wszystkim zabawa, tak? Tak. Ale ile punktów stawiasz sobie jako minimum, ile chciałbyś zdobyć? Ile jest maksimum? I bo nie pamiętam, nie, jak to wygląda. Wiem, maksimum wiem. Jest ponad 200, natomiast dużo zależy od tego, ile wyżonglujesz, prawda? Tak, tam tak. Jedni wyżonglują 6, drudzy 70. Natomiast jaki byłby dla ciebie taki fajny wynik, no, żebyś był zadowolony? Wynik nie wiem, ale żeby połowa rzeczy będzie bramka albo... Okay. Albo punkt, tak? Okay. Że połowa robić dobrze i więcej to już robił dobrze. Rozumiem. No dobrze, to życzę, żeby wynik był jak najlepszy. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Piąteczkę jeszcze przyjdziemy z bramkarzem i zaczynamy.
for my bed and a pillow for my head. I got a pencil full of lead, some water for my throat. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a jail by the road. Now it's getting off the road. So the head is sweeter. I got legs on my jails and a head for a hair. Ordered a pan and some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. I got a few pairs of socks and a dog with a lot of food in my belly. Analysis for my daily and nothing's gonna bring me down. Turns my car, I got most of the means and scripts for the scenes. I'm out and I'm out, so I'm in with a shout. I got a fair bit of chat, but better than that. Even my baby analyzes for my daddy and nothing's gonna bring me down. I'm out of road and I'm out of hand. Nothing's gonna bring me down, going to best of all. I've got my baby. Konkurencji za nami. Mówiłeś, że chciałbyś, żeby 50% skuteczności było, tak? Tak. No w niektórych konkurencjach szło ci lepiej, w niektórych myślę, że troszkę poniżej oczekiwań. No ale zaimponowałeś nam szczególnie jednym rzutem karnym, panenka. Tak? Mówiłeś, że... Lecie więcej, czy nie? Proszę? Lecie więcej? Nie. Może, zobaczymy. Po programie. Ale bardzo fajny strzał techniczny. Udało ci się też raz rzutu różnego trafić. Bardzo widać, dobrze ułożona noga. Przed nami teraz konkurencja, która dzisiaj póki co wszystkim sprawia problemy. Płachta, tak? Mamy tutaj kilka otworów, różnie punktowanych. Maksymalnie można zdobyć 60 punktów, gdzie mamy zawsze małą niespodziankę. Jeżeli 3 razy trafisz 20, dorzucamy 10 punktów premii. Jest wyzwanie. Ale przede wszystkim powiedz, jak się czujesz w tej konkurencji? Czy to jest coś, czego się obawiasz, czy to jest twój jakby najlepszy element? Ten? Tak, tak. Nie najlepiej dla mnie, ale próbuję, tam nie wiem, że damy radę, ale innych to chyba ten jutrożny, który na próba robiłem dwa bez kamera i teraz tylko jeden, tak? Chyba był najlepiej dla mnie. Tak. Ten, który góra też nie poszło bardzo dobrze, ale to chyba jak nie jest bardzo dobre, chyba będę dobrze, tak? Jest... No, obrotnie będzie. Okej, no to życzę, żeby tym razem poszło jak najlepiej, sporo punktów do zgarnięcia, także do dzieła. Tak, dziękuję. I biegniesz. Czyli konkurencja z kręconą piłką chyba najtrudniejsza. Jak głowa? W porządku? Dobrze. Tak, w porządku.
No byliśmy pod ogromnym wrażeniem twojej żonglerki. Widzieliśmy to przed programem, widzieliśmy to teraz. Wynik, no nie powiem głośno, ale naprawdę jak zobaczysz Turbofana, zobaczysz, to jest na absolutnie najlepszy występ żonglerki, jaki był w historii. Czyli potwierdziły się twoje umiejętności freestylerskie. Jak myślisz, ile punktów udało ci się zdobyć? Jakbyś miał zgadywać? Ja nie powiem źle szybko. Ile za sam na sam? 7. Nie, to tak. Dobra, 120. 120. Zobaczymy. Na koniec oczywiście podamy ten wynik. Przed wami kolejny mecz jutro. Tak. Rywal trudny, czy taki do pokonania, jak widzisz jutro mecz trudny będzie, czy... Każdy do pokonania i trzeba to próbować jak najlepiej. Jak ostatni rok byliśmy pierwszy, to znaczy, że teraz każdy mecz musimy próbować wygrać, tak? Musimy mieć szansę, żeby wygrać, więc jutro będzie dobrze. Okej, okay. A jak jeżeli chodzi o skład waszego klubu w tym sezonie? Czy macie tych samych ludzi, czy ktoś przyszedł, ktoś odszedł? Trudno powiedzieć, bo co rok jest trochę zmiana i niektórzy wracają do Hiszpanii, tak? Niektórzy są nowe, niektórzy byli, czasami grali, teraz już dołączył do grupa. To zawsze jest trochę czwarte, bo zależy od pracy, o rzeczy, każdy w Hiszpanii, tak? Więc zmienia się trochę, ale nie bardzo. Jasne. Dobrze. W zasadzie już dobijamy do końca, ale chciałbym, żebyś jeszcze spróbował kogoś nominować do następnego Turbofana. Kogo byś chciał wybrać? Ale jaka drużyna? Z jakich chcesz, z Ligi Fanów, jakikolwiek zawodnik z Ligi Fanów. Ja tylko znam Hiszpanię. Możesz ze swojego zespołu, nie ma problemu. To jest bez rywala, więc wtedy dla ten zawodnik będzie ok, bo miał kontuzję, ale okay. Taki zawał chyba będzie fajny. Fran Pardines. Fran Pardines. Sprawdzimy pisownie. Spróbuj. No ty nasz głowę zamiast na koronę. Gracias.